Dzień dobry, witajcie w nowym filmiku. Dziś zapraszam Was na przegląd środka mojej podróżnej torby. Tak, tak, dobrze usłyszeliście. Jakiś czas temu w jednym z moich ostatnich haul pokazywałam Wam nową torbę, którą kupiłam z myślą właśnie o podróżach. I zapytałam Was wtedy, czy chcecie tego typu film. Czy chcecie zobaczyć, jak pakuję tę torbę, co ze sobą zabieram i na co zwracam uwagę, wybierając się w podróż. Okazało się, że większość z Was miała ochotę i nadal ma na taki właśnie film, temat dzisiejszego filmu. Także zainteresowanych zapraszam bardzo serdecznie do oglądania. Torba praktycznie jest już gotowa na wyjazd, wrzucę do niej jeszcze tylko kilka małych szczegółów, o których powiem na sam koniec, ale też muszę Wam zwrócić uwagę, że jest dosyć ciężka. Na szczęście jest materiałowa i bardzo pakowna. Zmieściło mi się wszystko to, na czym mi zależało, oprócz komputera, bo akurat w podróż staram się go ze sobą nie zabierać. Podróż ma być dla nas przyjemnością, odpoczynkiem, i komputer to nie jest dobre rozwiązanie. Także wszystko to, na czym mi zależy, znajduje się właśnie w mojej torbie. No praktycznie wszystko. I teraz tak, zacznę od pierwszej rzeczy, którą mam w torbie, czyli od książki. Bez względu na to, czy lecę samolotem, czy jadę samochodem, zawsze zabieram ze sobą w podróż książkę i staram się wykorzystać ten czas podróży jak najlepiej. Także nowa książka, wspominałam Wam o niej w jednym z ostatnich moich daily vlogów, także tutaj Wam też się na górze wyświetli. A jeśli jeszcze nie wiecie, o co chodzi, to koniecznie sprawdźcie. Książka gotowa. Następna rzecz to jest mały notes. Zawsze mam ze sobą taki mały notes. Zapisuję w nim wszystkie najważniejsze rzeczy, o których mogłabym zapomnieć podczas wyjazdu, ale też notes sprawdza mi się w momencie, kiedy muszę coś zanotować, coś zapisać. Jest mały, więc nie zajmuje dużo miejsca. Nie znoszę zabierać ze sobą ogromnych kalendarzy, dużych zeszytów, notesów. Nie widzę w tym absolutnie sensu, natomiast właśnie taki mały notes sprawdza się u mnie najlepiej. Więc zawsze jeździ ze mną w podróż. I teraz mam jako vlogerka potrzebny sprzęt w torbie, czyli statyw i obowiązkowa kamera. Zawsze. Bo nie wiadomo, kiedy będzie jakieś fajne ujęcie, nie wiadomo, kiedy będę kręcić daily vlogi i nie tylko, także zawsze muszą być ze mną w torbie moje sprzęty. Zabieram też szczotka do włosów i to jest akurat Tangle Teaser w tej wersji podróżnej, czyli wersja mniejsza i wygodna do torebki. Nie zabieram ze sobą też dużej szczotki, bo tak naprawdę nie widzę sensu zabierania dwóch tego typu gadżetów ze sobą. Wystarczy mi jeden taki podręczny, czy jadę na kilka dni, czy jadę na tydzień. Jest ok, mieści się w torbie, nie zajmuje dużo miejsca i jest też leciutki. Kolejna rzecz to są okulary. Też zawsze ze mną jeżdżą. A akurat w tym momencie mogę sobie pozwolić na takie duże etui na okulary, ale zazwyczaj, kiedy muszę do torby dorzucić jeszcze kilka rzeczy, wkładam okulary w takie woreczki podróżne i to jest bardzo dobre rozwiązanie. No bo nie ukrywajmy, nie da się ukryć, że takie duże etui zajmuje dużo więcej miejsca w torbie. Ale odkąd mam moją nową torbę, idealnie takie większe etui mi się mieści. Nie jest też jakoś specjalnie ciężkie i mogę sobie na nie pozwolić. A wiadomo, etui tego typu lepiej sprawdza się na ochronę naszych okularów. Kiedy wożę ze sobą sprzęty, to raczej skupiam się na tym, żeby jednak okulary były schowane w takie lepsze gatunkowo i jakościowo etui. Woreczek nie do końca chroni nasze okulary, ale jeśli są to okulary za kilka złotych, za niewielkie pieniądze, to nie muszę się tym absolutnie przejmować. Jeśli są to okulary firmowe, droższe, no to jednak dbam o to, żeby były lepiej chronione. Więc tak jak mówię, w przypadku tej mojej torby idealnie sprawdza mi się takie duże opakowanie. Wcześniej woziłam okulary w woreczkach, a być może, jeśli będę mieć mocniej zapakowaną torbę, to wtedy znowu będę przewozić okulary w takich woreczkach podróżnych. Następna rzecz z mojej torby w podróż to jest opaska. Wiem, może Wam się to wydać dziwne, ale ja zawsze w podróż mam ze sobą taką opaskę, zwłaszcza w takiej podróży,
kiedy lecę w godzinach porannych. W nocy muszę bardzo szybko wstać, żeby pojechać na lotnisko i wiem, że w samolocie będę spać. Opaska sprawdza mi się idealnie. Czy to jest akurat taka, czy jest jeszcze mniejsza, inna. Zakładam ją na twarz i nic mi nie świeci, nic mi nie przeszkadza. Mogę spokojnie się zrelaksować. Ta opaska jest na tyle wyjątkowa, że ma w środku woreczki z lawendą. Przez co też, zakładając ją na moje oczy, dodatkowo się relaksuje. I tego typu opaski znajdziecie w Sephorze. Wiem, że są też inne opaski, takie już bez tych udziwnień, woreczków zapachowych i całej reszty, dostępne w Superfarm, w Rossmanie, ale u mnie sprawdzają się bardzo dobrze i ja taką opaskę zawsze tutaj w sobie wrzucam do tej mniejszej torby, mniejszej przegrody w torbie, tak jak widzicie. I ona też mi się nigdzie po torbie nie pałęta. Następna rzecz z mojej torby to jest takie małe etui, w którym trzymam klucze. Bardzo proszę. Nie przewożę luzem kluczy w mojej torbie podróżnej ze względu na po pierwsze okulary, a po drugie na sprzęt. Nie chcę, żeby on mi się nigdzie rysował, żeby cokolwiek z nim się działo, także zawsze trzymam klucze w etui. To etui dostałam kiedyś w przesyłce PR-owej od Bandi i naprawdę świetnie mi się sprawdza. Ale wiem, że takie etui dostaniecie praktycznie w każdym sklepie, w którym sprzedają torebki, akcesoria, paski. Kiedyś były dostępne w Parfois, widziałam w ofercie Mojito, także rozejrzyjcie się za nimi, bo za nieduże pieniądze też możecie dostać takie etui, a świetnie sprawdza się właśnie do przewożenia kluczy. Jak myślicie, czy w mojej torbie jeszcze coś się znajduje? No oczywiście, że tak. No jak mogłoby być inaczej? Patrzcie na to. Mam tutaj jeszcze dwie kosmetyczki. Kosmetyczki, które Wam za chwilę pokażę, a w sumie to zawartość tych kosmetyczek. Tak, tak. Zacznijmy od tej czarnej. Kosmetyczki od marki Eisenberg, która jest bardzo fajna, wygodna, nieduża i też świetnie sprawdza się na wyjazd. Ja bym powiedziała, że to nawet nie jest kosmetyczka, tylko taka bardziej saszetka. I w tej kosmetyczce trzymam dokumenty. Dlaczego dokumenty? Ponieważ nie biorę ze sobą dużego portfela na wakacje, na podróż, czy gdziekolwiek, gdzie wyjeżdżam i zabieram ze sobą do dużej walizki małe torebki. Powiem Wam tak, ja nie widzę sensu podróżowania z ogromnymi torbami, wyjazdami na wakacje z dużymi szoperkami, czy jakimiś wielkimi torbami, w dodatku ciężkimi, bo skoro jedziemy na wakacje, to raczej najlepiej sprawdzą się małe torebki, takie, do których wrzucicie telefon, dokumenty, pieniądze, karty, szminkę i git. Jest przyjemnie, nie trzeba się martwić, że gdzieś ta duża torba jest na ramieniu, dodatkowy ciężar i tak dalej, i tak dalej. No ale małe torebki mają niestety ten minus, że zazwyczaj duży portfel do nich nie wchodzi, więc trzeba znaleźć jakieś rozwiązanie. I ja Wam pokażę, jakie ja znalazłam rozwiązanie. W podróż, tak jak powiedziałam wcześniej, zabieram sobie taką saszetkę i do tej saszetki wkładam po pierwsze mały portfelik. O! Ten jest akurat Michaela Korsa, taki mały, do którego wrzucam wszystkie pieniądze w postaci różnych monet, jak też luźne pieniądze w postaci takiej papierowej. One mi się tutaj bardzo dobrze zmieszczą, a taki portfelik wrzucam do małej torebki i nie muszę się nic martwić, że mam dodatkowe kilogramy, wielki portfel, który trzeba wyciągać z tej małej torebki lub też po prostu ten portfel do tej małej torebki mi się nie mieści. Więc takie rozwiązanie, taki malutki portfelik to jest świetna sprawa. Dodatkowo mam też coś takiego, co się nazywa card holder. O! Też jest co prawda z Michaela Korsa, ale tutaj jak widzicie mam włożone prawko, dokument tożsamości i kilka kart, które mi są potrzebne. I wystarczy. Co więcej, mogę go sobie przypiąć do tej mojej małej torebki i też mam w jednym miejscu. Także zobaczcie, takie małe rozwiązanie idealnie zmieści mi się właśnie do tej mojej małej torebki na wakacje, na jakiś wyjazd. A w dużej torbie podróżnej mam to wszystko schowane w jednej takiej kosmetyczce. Dodatkowo w tej kosmetyczce trzymam jeszcze długopis, który też się przydaje do wypełniania notesika, który Wam wcześniej pokazałam. Zresztą długopis zawsze warto ze sobą mieć.
i mam jeszcze paszport. Paszport to jest taka opcja dodatkowa, bo zazwyczaj, kiedy gdzieś jadę do innych krajów Unii Europejskiej, jadę tylko i wyłącznie z dowodem, ale kiedy jadę do Włoch, a zwłaszcza do Neapolu, wtedy zabieram ze sobą dodatkowy dokument. Nie chciałabym takiej sytuacji, że będąc w mieście, ktoś mnie okradnie, wyrwie mi torebkę, zerwie mi torebkę, czy cokolwiek się z nią stanie i na przykład zgubię dowód. Dlatego zabieram ze sobą w podróż paszport, który zostawiam w domu. Nie chodzę z nim po mieście, nie podróżuję z nim i nie zwiedzam. W razie gdyby, nie daj Boże, odpukać, coś się stało, mam dodatkowy dokument, z którym mogę wrócić do kraju bez żadnych problemów. Także w wyjątkowych sytuacjach zabieram ze sobą paszport, no ale zobaczcie. To leciutkie, świetne rozwiązanie, które mam ze sobą, mam w dużej torbie podróżnej i mam też rozwiązanie na małą torebkę wakacyjną. I ostatnia kosmetyczka, którą Wam teraz pokażę, jest od marki Tommy Hilfiger, też leciutka, nieco większa, ale bardzo pakowna i trzymam w niej kosmetyki, które są mi potrzebne w podróży. Pierwsza rzecz to małe opakowanie chusteczek, a jak wiecie, chusteczki mogą się przydać w różnych sytuacjach, więc warto ze sobą je zabrać. Dużych opakowań nie wożę, takie malutkie są zawsze najwygodniejsze, ale mam też chusteczki pakowane w takie saszetki i to są chusteczki nawilżone, jednorazowe, odświeżające, antybakteryjne. Możecie je kupić w Rossmanie. Jedno takie opakowanie kosztuje około złotówki w tej sekcji, gdzie znajdują się miniaturki i kosmetyki podróżne, w wielkościach podróżnych. To też jest rewelacyjne rozwiązanie, bo oprócz tego, że mam takie tradycyjne chusteczki, to mam też chusteczki nawilżone, nigdy nie wiadomo, kiedy mogą się nam przydać. Zawsze zabieram ze sobą dwie, jedną dla siebie, jedną dla Maxa. Także też rozwiązanie idealne, ale jeśli jesteśmy w kwestii antybakteryjnej, to mam też ze sobą taki malutki żel do rąk od Bath & Body Works w jednym z moich ulubionych zapachów i to też jest rewelacyjne rozwiązanie. Mały mieści nam się do kosmetyczki podróżnej, do torebki i to też jest fajne rozwiązanie w momencie, kiedy korzystacie na wakacjach z takich małych torebek w ciągu dnia, bo ten żel antybakteryjny nie zajmuje Wam miejsca albo właśnie te nawilżone chusteczki. Dobra, idziemy dalej. Mam też ze sobą gumkę zapasową, w razie czego mam też produkt tego typu, czyli puder, podkład i lusterko w jednym. Zawsze przydaje się na wyjazdach. To jest akurat ostatni, najnowszy produkt od Estée Lauder. Dlaczego akurat taka kombinacja? Nie wyobrażam sobie brać do kosmetyczki podróżnej oddzielnego lusterka, oddzielnego podkładu i jeszcze dodatkowo pudru. Kiedy chcemy się po podróży odświeżyć, delikatnie sobie poprawić makijaż, wtedy najlepiej sprawdza się kombinacja 3 w jednym. Czyli mamy produkt, w którym jest dosyć duże, dobre lusterko, mamy puder i mamy kompakt. Tak naprawdę podkład, czyli mamy 3 w jednym, zobaczcie, jest lusterko, jest puder i podkład, jest do tego gąbeczka, w razie czego, jeśli zwilżę sobie gąbeczkę, mogę użyć produkt jako podkład, ewentualnie na suchą skórę mogę użyć jako puder i w tym celu mam też dwa takie małe podróżne pędzelki, jeden wygląda tak, to jest pędzelek od Clinique i drugi w takiej otwieranej wersji, mniejszy, który mogę wykorzystać na przykład w okolice oczu, żeby sobie tylko delikatnie tutaj coś poprawić. Świetna opcja na wyjazdy. Dwa pędzelki i kosmetyk 3 w jednym. Nic więcej mi nie potrzeba. Ale oczywiście w tej mojej podróżnej kosmetyczce musi być też balsam do dłoni, balsam do rąk i zawsze jest to taka miniaturka, na przykład kremu od L'Occitane. Idealnie mieści się tutaj. Taką miniaturkę możecie kupić stacjonarnie w sklepach marki L'Occitane. Ja mam akurat tutaj wersję zapachową Cherry Blossom i wersję migdałową, ale zazwyczaj jest to wersja tradycyjna, czyli 20% masełko shea, bo najbardziej uwielbiam, najlepiej sprawdza mi się konsystencja tego kremu, ale również uwielbiam zapach. I taka malutka opcja kremu do rąk też świetnie się sprawdza w podróżnej kosmetyczce. Mam też balsam do ust,
i to jest akurat mój ulubiony, jeden z moich ulubionych balsamów do ust od Clinique, ale jeździ ze mną też w podróżnej kosmetyczce Błyszczyk. Tutaj mam akurat błyszczyk od Colistar. Ostatnio też Wam o tych błyszczykach opowiadałam w jednym z moich filmów. Także dwa produkty do ust i nic więcej nie potrzebuję. I na sam koniec mam miniaturki zapachów, które też ze sobą wożę. Tutaj mam akurat dwa zapachy od Narciso Rodriguez. I mam od Miu Miu również dwa zapachy. To też jest świetna opcja, żeby się odświeżyć po podróży, delikatnie spryskać zapachem, żeby też poczuć się lepiej po takiej podróży, bez względu na to, czy lecimy pół godziny, czy lecimy 2 godziny, czy 4 godziny. Warto ze sobą taki zapach mieć. No i tak prezentuje się zawartość tej mojej małej podróżnej kosmetyczki. I ostatnia rzecz, którą wyciągnę teraz z tej mojej podróżnej torby, to będzie oczywiście telefon. No jakby inaczej. Telefon zawsze musi być i tego chyba nie muszę Wam wyjaśniać, ale ponieważ jeszcze mam tutaj trochę miejsca w tej torbie, to będę do niej wrzucać wodę, małą butelkę wody i zabieram też ze sobą powerbank, który w tej chwili się akurat ładuje. Nieduży, ale idealny w razie czego na podróż i na to, żeby gdzieś można było go wykorzystać w ekstremalnych sytuacjach poza domem. Mam nadzieję, że dzisiejszy film Wam się spodobał i też będzie dla Was taką swego rodzaju inspiracją, z której być może skorzystacie przy okazji jakichś Waszych podróży, a ponieważ zbliża się sezon na wyjazdy letnie, weekendowe i nie tylko, któryś z tych moich patentów może Wam się przydać. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie na temat tych właśnie moich rozwiązań w podróży, czy je znacie, czy też macie takie patenty, a może korzystacie z czegoś innego. Jestem bardzo ciekawa tych komentarzy, bo być może i Wasze propozycje sprawdzą się u mnie. Także dajcie koniecznie znać. Na zakończenie dzisiejszego filmu przypominam o wszystkich najważniejszych linkach, które znajdziecie jak zawsze w opisie do filmu. Także wystarczy, że go rozwiniecie i tam będziecie mieć wszystko opisane co i jak. Ale oczywiście jeśli macie jeszcze jakieś pytania, to zostawiajcie je w komentarzach. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i zapraszam do kolejnych publikacji. Trzymajcie się cieplutko. Pa!